Co, ty nie pijesz alkoholu? Czy ty zdrowy jesteś? Zdrowszy niż ty, co pijesz. Tak, pozwałem kim. Alkohol. Nie piję alkoholu. Dziś chciałbym swój żal głęboko w sercu zachowywany wyjawić wam. Tak mi poradził sam Gary V. I tak zrobię. I zamknę drzwi jakimś tam starym bólom. Może nie do końca jest to prawda, że nie piję alkoholu, jednak nie piję alkoholu regularnie. Alkohol zdarzyło mi się wypić. Stało się to dokładnie na moją 18, trochę po mojej 18, miesiąc po mojej 18 w Hiszpanii. W Marbella. Pierwszy raz tam wypiłem alkohol, jednak nieświadomie, nie byłem pewien, że to jest alkohol i ten alkohol wręczył mi, można powiedzieć, mój kuzyn. Więc to wina mojego kuzyna z Berlina. Pozdrawiam mojego kuzyna z Berlina. W każdym razie, dziś mam zamiar troszeczkę się przed wami otworzyć. Nie piję alkoholu, ponieważ naoglądałem się zbyt wiele osób pijanych i nie lubię po prostu zachowania osób pod wpływem alkoholu. Zachowują się oni moim zdaniem naprawdę bardzo nieświadomie, nie są w stanie jakby kontrolować siebie, swoich emocji, tego co mówią, tego co wyrażają. Najczęściej są to po prostu w ogóle zupełnie inne osoby. Mówię tu najbardziej o tych osobach ze słabą głową do alkoholu, które szybko się upijają. O tych osobach, które nie jedzą w trakcie picia, czy nie piją wody, żeby wolniej się upijać. Wybierają tą drogę na skróty, żeby jak najszybciej zaliczyć zgonek. Ja dlatego nie lubię za nimi iść takim ogonem i też popijać różnego rodzaju trunki alkoholowe i tak spędzać swoje piątki, soboty i niedzielę pewnie też trochę na kacu. To nie moja bajka, ja nie wybrałem zupełnie tej drogi. Ja wybrałem opcję przedsiębiorczą, czy nawet twórczą, taką jak tutaj YouTube'ową. No ale zdecydowanie przede wszystkim najbardziej to, co mnie gdzieś tam boli w tym, żeby w ogóle zacząć pić alkohol, to jest to, co zobaczyłem w swoim życiu. A zobaczyłem to wśród członków swojej rodziny, dlatego jest to troszeczkę bolesne, żeby o tym mówić tutaj przed kamerą. Widziałem to, kiedy miałem 10 lat, 11 lat, 12 lat, 13 lat, 14 lat, 15 lat, 16 lat, 17 lat, 18 lat nawet i 19 lat nawet też. Dlatego jestem przeciw, nie chciałbym w to wchodzić, bo wiem, że gdzieś mogę mieć takie geny, które mogą mnie do tego ciągnąć. Jednak ja mam zamiar tą linę odciągnąć i niech oni się wszyscy przewrócą z tym swoim alkoholowym naleganiem. Wiadomo, od czasu do czasu można i z umiarem. Pić trzeba z umiarem. Nie, że trzeba pić. Trzeba umieć zachować umiar. Jest to produkt, który jest sprzedawany od naprawdę paruset lat. Jeden z tych, na którego popyt tak naprawdę nigdy praktycznie, że nie maleje, bo zawsze są jacyś uzależnieni. Właśnie z tego powodu najczęściej po prostu ten produkt jest wykupywany i trzeba go wyprodukowywać jeszcze więcej. Jest to też czasotrwały proces, bo piwo od tak po prostu nie powstaje, wódka też, wina. Przecież to wszystko musi leżakować, być w różnego rodzaju kadziach, beczkach i tak dalej. Ale co tu o historii alkoholu? Więcej może o mojej historii. Nie chcę dokładnie podawać ze szczegółami, ale tak jak mówię, naoglądałem się, naprzeżywałem troszeczkę sytuacji związanych z tym i po prostu nie chcę tego robić. No chyba po prostu tyle. Ale chciałbym też, żeby ten film trochę trwał więcej i myślałem, że trochę więcej się na ten temat wypowiem. Pamiętam, że kiedyś sobie mówiłem, że kiedy już zarobię swoje pierwsze 100 tysięcy złotych, czy nawet milion, to napiję się pierwszego alkoholu. I napiłem się pierwszego alkoholu, mając lat 18. Czy wtedy już zarobiłem swoje pierwsze 100 tysięcy złotych? Niech to będzie tematem tabu, jak to tematem tabu zawsze jest pieniądz w Polsce. No także czarno ja też widzę to, jeżeli po prostu miałbym kiedykolwiek zacząć pić alkohol. Nigdy nie chcę jakby do tego się przekonywać. Mam nadzieję, że żadna sytuacja życiowa mnie do tego nie doprowadzi. I po prostu nigdy mi jakoś nie odbije, że pójdę w tym kierunku. Na razie myślę, robię bardzo dobrze, mam 18 lat, niektórzy zaczynają w wieku 14, 15, 13, nawet 12. Znałem historię, gdzie się zaczynało od 9 lat. Są patologiczne historie, całe szczęście nie z mojej rodziny. Jednak no, brzydzę się piciem alkoholu, brzydzę się ludźmi, którzy piją alkohol i do mnie przemawiają. W szczególności ze słabą głową i w szczególności osób, które znam, gdzieś z nimi rozmawiam, są mi bliscy. Bo może z takimi nieznajomymi to jeszcze jakoś tam to przeboleję. Jednak jak widzę bliskich pod mocnym wpływem alkoholu i szybkim upiciem się, robi mi się aż niedobrze.
Klękając tutaj przed wami znowu jak na spowiedzi, w sumie tylko dlatego, że jestem taki wysoki. Nie mam jakoś statywu na tego tableta, bo nawet nie ma statywu na takiego tableta wielkiego. Cóż, ja mam 19 lat, ja nie piję alkoholu, wy pewnie dzisiaj będziecie pili alkohol, bo dzisiaj jest 31 grudzień, Sylwester. Ten film nadawany jest do was i wgrywany pewnie też w Sylwester. Mam nadzieję, że nie porobiłem tutaj zbyt wiele takich, kurde, sobie robót. Chociaż pewnie narobiłem. Bo ciężko tak wypowiedzieć się na jednym take'u, na jednym ujęciu, na jednym rzucie monetą. W ogóle muszę to poćwiczyć. Co muszę poćwiczyć? Muszę poćwiczyć nagrywanie na jednym take'u. W sumie nagram może jeszcze kiedyś. Nagrywałem przecież kiedyś bez cięć challenge, coś takiego. Muszę do tego wrócić. Muszę sobie poćwiczyć to. Nie wiem, jaki jest morał tej historii. To jest po prostu moja historia. Nie piję alkoholu, bo brzydzę się ludźmi, którzy piją alkohol. Bliskimi ludźmi, którzy piją alkohol. Bliskimi mojego sercu ludźmi, którzy piją się alkoholem. Oni sobie piją alkohol. A mnie piją alkoholem po nosie, po oczach, po wspomnieniach, po wszystkim innym. Nie zostawia to zbyt przyjemnych wspomnień. Po tych ludziach, jeżeli już na przykład ich nie ma wśród nas, jeżeli są, to też, jeżeli kiedyś ich nie będzie, to też, podejrzewam. No ale cóż, niech się leczą kiedyś, jeżeli są uzależnieni. To chyba tyle. 31 grudniujcie się w sylwestrową noc się, jest 16 chyba. 17.11 się, 2018 się, ostatni film w tym roku się. Już nagram pewnie jeszcze coś. Cześć!